Cześć, witajcie na A3, a to jest kolejna sześcienna geometria. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się tym, co związane z portalem i tym, co zapowiadałem już od jakiegoś czasu, że się tym zajmę. Mianowicie chodzi o stworzenie Nether Huba, czyli takiego miejsca w Netherze, gdzie będą się schodziły tunele, które to tunele będą prowadziły do baz, do portali prowadzących do baz pozostałych graczy, czyli tak jak w tym przypadku do mojej góry, które ciągle czeka na swoją nazwę, do wioski proroka i co tam jeszcze będzie. W międzyczasie dołączyła do nas nowa osoba na serwerze i jest to Senetri. Jak również w tej chwili, oprócz tego, że tutaj tak, muszę po prostu zająć się tym hubem, tutaj wykopać strasznie dużą dziurę, użyję do tego dynamitu, ja to wysadzę, nie będę bez przesady, nie będę przecież tylu kilofów na to poświęcał, szczególnie że Netherrack jest dość miętki, więc dynamit nie będzie miał z nim najmniejszego problemu. Ale wracając do tematu, w międzyczasie miałem małą porażkę. Jeżeli ktoś słucha uważnie i ogląda bardzo uważnie, to już się pewnie zorientował, że w tej chwili dubbinguję ten filmik, ponieważ miałem jednego wielkiego faila i skasowałem sobie cały podkład dźwiękowy właściwie z trzech kolejnych odcinków sześciennej geometrii tutaj na A3, w których właśnie zajmuję się budową tutaj tego Nether Huba. To jest poszczególne etapy, czyli wykopanie dziury, czyli wykładanie jej cobblestone'em, czyli jej urządzanie, czyli tworzenie miejsc, no, parkingowych chciałem powiedzieć, powiedzmy miejsc, w których będą miały miejsce, w których będą znajdowały się wyloty z tych właśnie tuneli, które tam sobie gracze będą kopać, żeby prowadziły do ich domków, jak również kopania tuneli w stronę dwóch fortec, które tutaj nieopodal tego miejsca się znajdują. To jest dość niedaleko, to jest około 100 kratek może. Jak również początek prac nad moim tunelem, moim prywatnym, osobistym tunelem, który to tunel właśnie będzie prowadził w stronę mojego małego Nether Huba, portal huba właściwie, bo będzie to miejsce, gdzie będą zgrupowane wszystkie portale, które odpowiadają portalom w mojej najbliższej okolicy, czyli portal pod moją główną górą, portal na, w tej chwili mam tylko dwa, tak, jeden do głównej góry prowadzi, drugi prowadzi do piaskownicy, której je wam jeszcze nie pokazywałem, ale tym zajmiemy się na koniec. Nie jestem pewien, ile tego wszystkiego wyjdzie, ponieważ tego materiału łącznie jest, jakby tu policzyć, raz, dwa, to jest na trzy odcinki, czyli no, materiału nagranego, wideo ogólnie jest około godziny plus minus, godziny 20 minut, można by tak powiedzieć. Ja to oczywiście wszystko wyedytuję, tak żebyście się nie musieli nudzić. Również mój fail zaoszczędzi wam oglądania tych wszystkich odcinków, bo tak, to by były trzy różne odcinki, a z powodu tego, że po prostu straciłem ścieżkę audio i w tej chwili muszę podkładać komentarz na bieżąco, to po prostu to będzie wszystko odpowiednio pocięte i zostanie to skrócone. No, o ile nawet nie do odcinka 20-minutowego, to te 30 minut po prostu postaram się opowiadać coś w miarę tak, żeby było to interesujące. Całe to pomieszczenie, które tutaj będzie się znajdowało, w którym będzie stał ten portal, to będzie takie jedno duże piętro, w którym oczywiście centralnym punktem będzie niby ten cały portal prowadzący do wioski spawnowej. Za nim będzie znajdowało się zamiast jednej ściany takie piękne okno na bardzo malowniczy krajobraz, jaki tutaj mamy. Mamy morze lawy, mamy jakieś półki, jakieś wodospady, coś tam. Co chwilę za tym oknem coś będzie latać, jakiś gaz, prawdopodobnie będzie to śmiechu kupa. Na szczęście gazy nie będą do nas strzelały, bo tak, o ile cobblestone'a nie wysadzą, to szkło jak najbardziej, no, ale jesteśmy od nich odizolowani, więc nie będą nawet próbować, przynajmniej na razie, dopóki czegoś się nie zmieni w kolejnym, patrząc na przecie bądź cokolwiek. Oprócz tego portalu, który tutaj będzie na środku, będzie taką, no, głównym punktem tego pomieszczenia. Będą również po bokach znajdowały się wyloty tuneli, które to tunele gracze sobie gdzieś tam będą kopali do swoich własnych portali, które to będą prowadziły do ich domków i po to im to będzie, żeby się mogli szybciej przemieszczać między własnym domkiem a wioską spawnową, albo na przykład do domku innego gracza, bo jeżeli prorok miałby wpaść do mnie z wizytą, to
rzeczywistym świecie musiałby tam jakoś te 4000 kratek dygnąć z buta, to by mu trochę zajęło i pewnie by się zniechęcił bardzo z tego powodu i nigdy by nie przyszedł w odwiedziny. Oczywiście to nie będzie tak, że tutaj będzie wielka, pusta przestrzeń, tylko i wyłącznie z Cobblestone'a. Cobblestone będzie ją ograniczał od góry, od dołu i zabezpieczał, żeby na przykład się, nie wiem, nie zapaliło, nie wysadziło. Wiadomo, deterrak jest wrażliwy, gasty mogą go dziurawić na wylot właściwie tymi swoimi ognistymi kulami. Cobblestone już jest trochę za twardy dla nich z tego powodu. Będą się tu również znajdowały dwa wyjścia prowadzące do dwóch deterowych fortecy, które są w pobliżu, aby sobie gracze po prostu mogli pójść, pofarmić, tam, nie wiem, zrobić Blaze Farma na nich, albo żeby mogli wyjść Glowstone'a pokopać i tak dalej. No niestety tutaj w okolicy ciężko by było zrobić po prostu drzwi w bocznej ściance i niech sobie zeskoczą na dół, no bo pod nami jest morze lawy, tak? Jest kupa półek, ciężko się po tym biega, dlatego one będą również prowadziły na zewnątrz tego huba. Planuję również w przyszłości go trochę rozwinąć, tak, że będzie dodatkowe piętro, na którym będzie się znajdował coś a la, ja wiem, sklep, punkt wymiany towarowej, że na przykład powiedzmy, no tak, ja jestem bogaty strasznie na serwerze, mam dużo surowców i w ogóle, ale no, potrzebuję mycelium, bo mam jakiś plan, coś zrobić. No a na przykład, jako że prorok gdzieś tam daleko zwiedzał, to on akurat znalazł i on ma mycelium i ja jestem gotowy ofiarować na przykład stack, jak są za stack mycelium i on wtedy bardzo chętnie może to tutaj zostawić i zobaczyć tam gdzieś jakieś oferty będą powieszane, będą skrzynki, będzie sobie można pohandlować na przykład. Nie pamiętam właśnie przed chwilą, czy to już powiedziałem. Tutaj nie będzie takiego jednego wielkiego pomieszczenia właśnie z Cobblestone'a. Ten Cobblestone zostanie zasłonięty głównie popłytkami, ponieważ na popłytkach tych normalnych, takich nieodwróconych, tylko normalnych, nie mogą się w dalszym ciągu spawnować moby. Czytaj tutaj w tym przypadku nie chciałbym mieć armii zombie pigmenów, które by mogły kogoś zjeść przypadkiem. Jak również przyniesie się tutaj jakieś bloki trawy, posadzi się drzewka, będą kwiatki, jakieś fontanny. No, na pewno coś się z tym zrobi. Oświetlenie również trzeba będzie jakoś rozwiązać. Ogólnie celuję tak, jako że się już ja za to złapałem, tak, i ja to robię, to jestem w tej dobrej sytuacji, że mogę zdecydować, w jakim to będzie wyglądało stylu, więc wymyśliłem, że po prostu ten hub, który jest tutaj w tym miejscu, który to zresztą hub prowadzi do wioski spawnowej, chciałbym, aby był utrzymany w takim właśnie stylu, jak takie pierdoły w wiosce spawnowej, czyli cobblestone, czyli półpłytki z normalnego drewna, półpłytki z jasnego drewna, jakieś klocki z drewna, płotki, no i ogólnie tak, jak to tam wygląda na powierzchni, nie uwzględniając domków poszczególnych graczy. No oczywiście każdy gracz osobna swój własny Nether Hub, wtedy czy Portal Hub, bo to będzie dla niego na użytek, to już może sobie dowolny styl zrobić, jaki tylko uzna za stosowny. Nie musi się trzymać akurat tego, no, ale akurat tutaj ten hubik w tym miejscu będzie wyglądał tak. No i niestety, tak, portal stał tam, gdzie stał. Na początku trochę źle przycelowałem, z całą resztą pomieszczenia, dlatego muszę go niestety przesunąć o kilka kratek. Pomijając takie rzeczy, które sobie powinienem o nich pamiętać, że miały miejsce, czyli na przykład takie, że w tej chwili wszystkie półpłytki drewniane już się palą jak normalne drewno, no a to tam i parę w międzyczasie poszło z dymem na podłodze, ale jeżeli chodzi o same wyloty z tych tuneli, to myślę, że tak, one będą standardowo miały taki sam rozmiar, czyli to będzie taka, ja wiem, takie niewielkie, nie wiem, kółko podobne coś, jaki kwadrat 5 na 5 za okrąglonymi rogami, czyli takie, no nie wiem, no sami widzicie, jak ten kształt będzie utrzymany i wszystkie wyloty będą identyczne, aczkolwiek każdy z graczy będzie mógł tą przestrzeń sobie zagospodarować też również w sposób, w jaki on chce, czyli na przykład, no tak, teraz już wody się niestety nie da wylać w Netherze, nawet poprzez postawienie lodu chyba. Więc, no powiedzmy, nie wiem, drewnem, kamieniem, złotem, jak z blokami, szkłem, no whatever, no, co wymyślą, to ich. Ja osobiście swój chyba zrobię dokładnie w taki sam sposób, jak mam całą resztę domu, czyli będzie to jasne drewno, ciemne drewno i jakiś wzorek się z tego ułoży. Docelowo na ściany niespecjalnie mam jeszcze pomysł, aczkolwiek w tej chwili już widać, jak to mniej więcej pomieszczenie będzie wyglądało. Mam tutaj już schodki, mamy podłogę z półpłytek, mamy podłogę na suficie, tak? Mamy te półpłytki również na suficie, które niby tak odbijają
to, co jest na podłodze, czyli ten taki wzorek. No, tutaj w przypadku klatki schodowej to średnio mi to akurat wyszło, ale to jeszcze poprawię. Na ścianach zaś będzie to po prostu cobblestone z takimi ozdóbkami z schodków i normalnych i odwróconych. Wyloty do tuneli są zakratowane, jako że tam na razie nic nie ma. Wszystkie oprócz tego pierwszego z prawej, bo ten to ja sobie zanektuję, bo i tak mi będzie wygodniej. Cześć, witajcie na 3, a to jest Houston, mamy problem. Odwróciłem się na chwilę i to co widzę. Nie strzelaj tutaj kulami do dnia. A masz, nie. Oj, chyba to pomieszczenie za wysokie zrobiłem. Trzeba to będzie ograniczyć, żeby coś takiego nie miało więcej miejsca. Dobra, dziwniejsze rzeczy się zdarzały, nie powiem, ale tak, skoro już mamy mniej więcej pomieszczenie gotowe, to może się w tej chwili zajmijmy tutaj tworzeniem właśnie tego tunelu, który będzie prowadził do nas, do naszego Portal Huba pod naszą bazą. No oczywiście jak tylko zaraz skończymy masakrować tych zombie pigmenów, którzy wchodzą pod kilofy, wchodzą pod stawiane bloki i później mają pretensje, że się im przywaliło cenę przez łeb. Tak, jeżeli chodzi o sam tunel, no to o ile tam ta przestrzeń taka, która do niego prowadzi, czyli to wejście do tunelu jest ograniczona, ale można zrobić z nią co się zechce, to oczywiście sam tunel, sam jego kształt, rozmiar, wystrój i w ogóle to właściwie zależy tylko i wyłącznie od osoby, która go będzie budować. Dalej ograniczeń nie ma. No, postaraj się nie robić krzyżujących się tuneli, tak żeby nie było, że ja kiedyś będę jechał i się okaże, że ktoś w międzyczasie zbudował tunel w poprzek mojego. No, nie chciałbym. Po prostu mam nadzieję, że wszyscy się będą starali unikać takiej sytuacji, że te tunele się będą, nie wiem, blokowały, krzyżowały, coś w tym stylu. Tak. Teraz, o ile sam taki proces, jak widzicie tutaj, budowy tego tunelu, przywierzania tego, jak to wygląda, czy jasne drewno, czy ciemne drewno, czy tak, czy inaczej, to owszem, zajmuje bardzo dużo czasu. Jednak powiem wam, że jest jedna rzecz, która jest bardziej irytująca niż to. Jest to komentowanie tego, potem jak się to ogląda i tłuczenie łbem o ścianę, dlaczego się skasowało ścieżkę audio, która była wypowiadana i komentowana na bieżąco. No po prostu nie mogę. Jestem w tym momencie pełen podziwu dla ludzi, którzy oglądając swój własny filmik, komentują go w sposób taki, że no po prostu nie ma zbyt dużych przerw między słowami, między kolejnymi zdaniami, sekwencjami, z myśli w myśli i tak dalej. No po prostu ja tak nie mogę. Cały ten odcinek do tej pory to już jest, no, 15 minut, jakby nie patrzeć prawie. Bardziej przypomina zdecydowanie audiolog niż let's play. No bo tak, no bo po prostu, co się dzieje na ekranie? Ja coś tam gadam, niekoniecznie jest to zsynchronizowane. Właściwie prawie w ogóle nie jest zsynchronizowane, poza jakimiś tam małymi fragmentami, które pamiętam, co mówiłem, które wycinałem i tak dalej. Więc po prostu w tej chwili ja myślę, że ja tutaj to wyedytuję, przetnę ten klip w tym miejscu i po prostu pokażę wam, jak już wlot do tego tunelu będzie zrobiony. Tunel sam w sobie będzie taki śmieszny, że będzie można nim i jechać, i ciusią kolejką, wagonikiem, bo będą tory, będą power raile i po prostu będzie się wtedy szybciej po nim przemieszczać, jak również będzie można po nim biec, bo w pierwszej chwili wymyśliłem, że on będzie taki oto piętrowy, prawda, że będą tory, to będzie przykryte półpłytkami, tak żeby się na tych torach nie spawnowały zombie pigmeny, a w momencie, kiedy jedziemy wagonikiem, to jak nawet jak mamy głowę wewnątrz jakiegoś bloku, to się nie udusimy, dopóki z niego nie wysiądziemy. I oczywiście ta górna część będzie służyła do tego, że tam będą, oczywiście będzie między półpłytką a półpłytką, która stanowi sufit, będą równo dwie kratki też powietrza i będzie można sobie po prostu biec tamtędy na sprincie. Niestety później się okaże, że w trakcie, kiedy dostanę disconnecta z serwera, że niestety to jest głupi pomysł, bo wtedy wysiadasz z wagonika i już nie jesteś w stanie wyleźć z tej dziury w żaden sposób. Dlatego ja się z tego wycofam i zrobię to zupełnie inaczej. Będzie to już taki po prostu tunel wysoki na trzy kratki z torami na podłodze i już. Jeżeli chodzi o samą stację, no to oczywiście będzie to odpalane z guzika, będzie redstone, będzie power rail, który będzie zatrzymywał wagonik, będzie skrzyneczka, w której te wagoniki będą się znajdowały. No i sam tunel wewnątrz będzie to takie 3x4x3. Oczywiście wszystko z zewnątrz będzie obite dodatkowo cobblestone'em.
Tak, aby w momencie, kiedy nie wiem, coś wybuchnie bądź coś, bądź nawet jeżeli ktoś będzie coś wysadzał i będzie chciał kopać, to w momencie, kiedy trafi na kobel, to będzie wiedział, oho, tu coś jest i tak dalej. Nie, żeby od razu wysadził dynamitem i zbuchnęło mi całe drewno. No bo jeśli miałbym coś wysadzać, to wolałbym, aby oberwał cobblestone niż drewno wewnątrz mojego tunelu. Co do samej stacji, o ile można to stacją nazwać, to będzie taki koniec tunelu. Z buforem na końcu, gdzie po prostu zatrzyma się wagonik, to sobie nie będę nic kombinował, tak? Więc, no okej, może jest ograniczone, jednak jakbym się uparł, zawsze mogę coś tutaj wepchnąć. Jakiś podajnik na wagoniki albo coś w tym stylu, no ale z drugiej strony, po co? Bez sensu. Dlatego tutaj nie będzie nic specjalnego. Będzie po prostu toro, on się będzie kończył w bloku i sam Powered Rail będzie odpalany po prostu z guzika i już. I w momencie, kiedy się wsiądzie, leci się guzik, ten wagonik pojedzie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Sam tunel oczywiście będzie mniejszy, zdecydowanie niż pomieszczenie to końcowe, tak? Z oczywistych względów. Może teraz, jak o tym myślę, ono mi wyszło odrobinę za płytkie, ale tak, po prawdzie to też nie ma żadnego specjalnego znaczenia, bo zawsze mogę je wydłużyć o te 2-3 kratki w głąb tunelu. Nikt nawet nie zauważy różnicy. Jeśli chodzi o same tory, no nie będą one leżały na koblu, będą one leżały właśnie na jasnym drewnie. Ja wiem, jestem masochistą, ja po prostu tak, wszędzie w neterze, gdzie się leje lawa, jest pełno ognia, ja sobie położyłem wszystko wokół drewnem. Tak, prędzej czy później prawdopodobnie pójdzie mi to z dymem, będę musiał z tym powalczyć, ale nie, ja chcę tak zrobić, bo tak jest ładnie i w ogóle fajnie będzie mi pasowało. I ogólnie, tak, Powered Rail'e zrobię tak trochę gęściej niż zrobiłbym zazwyczaj, bo w przypadku, tak jak to mam na singlu, to tam jest około 30 kratek między nimi. W tym przypadku zrobię co 20, bo tu jest multi, tu można dostać DC, można, no może przelagować, może coś, ten wagonik może zacząć zwalniać. Mógłbym sobie zrobić te tory jeszcze gęściej, ale z drugiej strony po co? I tak ten wagonik będzie jechał maksymalnie szybko. W momencie, kiedy tam później, tam w tym tunelu, zresztą choćby teraz, tak, super bohatera, Lemontage pozwalają nam przeskoczyć do odpowiedniego momentu. W którymś momencie ten tunel przechodzi w taką pochylnię, tak? Bo ogólnie portal wiosce spawnowej jest trochę niżej, jakieś 20 kratek niż portal u mnie. No bo akurat tak się wygenerowało, tak? Stanął na takim fajnym płaskowyżu. Więc po prostu muszę te tory jakoś tam pod górę pociągnąć. Tutaj ten tunel będzie wyższy chyba o jedną czy dwie kratki, jeśli dobrze pamiętam. Bo oczywiście w dalszym ciągu będzie zachowa cały ten styl jasne drewno, ciemne drewno i wzorek też się postaram, żeby był taki, jako taki. Plus, w momencie, kiedy, tak, zasilanie jest oczywiście dźwigniami. Klocek, na którym stoi Powered Rail, jest zasilony dźwignią, dlatego te tory zawsze będą zasilane. I w momencie, kiedy one jadą pod górę, no niestety muszę trochę zakombinować, nie mogę tej dźwigni wepchnąć obok, bo tak, bo jak widzicie, mam tutaj te schodki, one tak trochę by brzydko wyglądały w przeciwnym układzie. I w tym wypadku po prostu muszę te dźwignie umieścić pod spodem. No trudno, tak. Jadą kratkę jakoś przeboleję, że tam coś mi wpadnie i wybuchnie. No, w najgorszym wypadku będę miał w tym miejscu dziurę. Ale to nic. Sam tunel też, no przynajmniej ten w tym przypadku, nie będzie jakiś dziwny. Będzie po prostu leciał pod kątem prostym. No, jakoś mi się nie chce robić dziwnych skosów. Poza tym na taki skos zawsze wychodzi trochę więcej materiałów i jest to trochę bardziej skomplikowane, żeby zrobić i tak dalej. I nie zawsze można osiągnąć dobry efekt. Więc po prostu tak, bo z powodu mojego lenistwa będą te tunele leciały ile się da po kątach prostych. A tak poza tym ten tunel nie jest niczym specjalnym. Z tego co zaobserwowałem do tej pory, albo mi się udało go oświetlić wystarczająco jasno, albo z jakiegoś powodu jeszcze ani razu nie pojawiło mi się w nim w środku na tych torach żaden zombie pigmen, który mógłby mi przeszkadzać w podróży. No, nawet magma cubów małych nie miałem, ale to chyba raczej bym się obawiał jednak zombie pigmenów, bo te magma cuby są dość rzadkie w neterze. Na szczęście jest tu zbyt mało miejsca na gasta, więc się nie muszę przejmować. Tak samo na Blazy. Blazy się tylko ze spawnerów wykluwają.
No. I w ten oto sposób dojechaliśmy do końca dzisiejszego 3 w jednym odcinka. Zakończymy ten cały tunel w tym miejscu takim oto, taką oto blokadą, której Fireball'e Gastów nie są w stanie przebić na wylot, żeby nam tam zniszczyły resztę tunelu. A to dlatego, że po prostu w tym momencie ten tunel opuszcza już taką bezpieczną przestrzeń, czyli nie jest zabudowany ze wszystkich stron terrakiem, i żeby po prostu kontynuować tą budowę, to już będę musiał trochę bardziej się pogimnastykować, będę musiał pójść po łuk, po strzały, ostrzeliwać się przeciwko gastom, no być może mnie strącą do lawy, to nie jest daleko, jest około 40-50 kratek od mojego portal huba, ale to jest jednak odsłonięta przestrzeń. I najpierw będę musiał zbudować tubę z cobblestone'a, a potem w środku ją wykończyć i tak dalej. I myślę, że tym zajmiemy się w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnej sześciennej geometrii. Cześć!